Dziś poznaliśmy szczegóły finansowanego przez miasto programu teleopieki dla osób starszych i samotnych. Gościliśmy również na jubileuszu Słupskiego Muzeum. Przypomnimy także o akcji Zerwijmy Łańcuchy. Oglądasz serwis informacyjny 10 Minut TV. Zapraszamy! We wtorek, 30 września, Andrzej Kaczmarczyk, zastępca prezydenta miasta Słupska, podpisał umowę z Polskim Centrum Opieki, której przedmiotem jest zapewnienie mieszkańcom Słupska telefonicznej opieki domowej, tzw. teleopieki. To jest proces, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo osobom starszym, osobom niesamodzielnym w tym kolejnym etapie życia. Również poprzez ten system stopniowo można budować system opieki domowej, opieki medycznej domowej. To są procesy na całe lata. Usługa ta polega na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa osób starszych i osób niepełnosprawnych. Szczególnie jest to przydatne wtedy, gdy tracą one nagle przytomność. Dobra wiadomość jest taka, że się okazuje, że nasza fizjologia jako ludzi jest taka, że jesteśmy w stanie wcisnąć przycisk alarmowy, jeżeli on się znajduje przy ciele. Na ręku w postaci zegarka, na wisiorku, jeżeli jest odpowiednio dostępny i, jak my mówimy, skonfigurowany, czyli ma odpowiednią twardość przyciśnięcia, 94% z nas jest w stanie, tracąc przytomność, to wcisnąć. No i dalej to już nie ma wielkiej filozofii, po prostu to wciśnięcie powoduje, że ktoś przejmuje za tą osobę zagrożoną powiadomienie służb ratownictwa. Teleopieka skierowana jest do 50 mieszkańców Słupska korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Warunkiem koniecznym skorzystania z programu teleopieki jest posiadanie w miejscu zamieszkania analogowej lub cyfrowej linii telefonicznej. Abonament będzie opłacony przez miasto, więc jakby mieszkańcy posiadając analogową linię lub cyfrową linię telefoniczną, tą stacjonarną, To jest warunek wejścia do tego systemu. Osoby, które mają tą linię stacjonarną, mogą wejść bezpłatnie do tego systemu. Urządzenia wydzierżawiamy od firmy i po prostu mieszkańcom przekazujemy też w użyczenie. Warto podkreślić, że operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy. Realizacja umowy pozwoli w przyszłości na pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i unowocześnienie tego systemu. Wielką galą zakończyły się obchody 90-lecia muzealnictwa w Słupsku. Zasłużeni pracownicy otrzymali honorowe odznaczenia. Słupskie Muzeum świętowało niemal cały rok. Przez ten czas przygotowało wiele ciekawych imprez. Pod honorowym patronatem realizowaliśmy również wszystkie imprezy folklorystyczne, imprezy plenerowe i wymienię tylko te najważniejsze, jak Noc Muzeów, Jarmark Gryfitów, Czarne Wesele w Klukach, Zagroda Dziecięca w Swołowie i Pożegnanie Lata ostatnio w naszych dwóch oddziałach i szereg innych. Początki słupskiego muzealnictwa sięgają roku 1924. Wówczas powstało Heimat Muzeum, czyli muzeum miejskie z siedzibą w Nowej Bramie. Część jego zbiorów, dokładnie 613 eksponatów, zostało po wojnie w Słupsku i dały zalążek polskiemu muzeum. Zdaniem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, to wyjątkowa kontynuacja muzealnej idei, która wpisuje się w skomplikowane losy Pomorza. Dziedzictwo jest nieprzerywane w istocie. Trwa nadal i warto o nim pamiętać. Cóż by znaczyła wspólnota samorządowa, gdyby nie sięgała głęboko do korzeni tych wspólnot, które tutaj mieszkały i tych, które w tej chwili budują polską rzeczywistość. W trakcie gali jubileuszowej najbardziej zasłużeni pracownicy w powojennej historii Muzeum Pomorza Środkowego otrzymali medale i odznaczenia. Muzeum Pomorza Środkowego obecnie jest jedną z najprężniejszych placówek kultury na całym Pomorzu. W jego zbiorach znajdują się artefakty związane z historią tej ziemi od czasów starożytnych po dzisiejsze. Słupskie Muzeum to także dwie prężnie rozwijające się filie, czyli skanseny w Klukach i Swołowie. Muzeum może poszczycić się największą na świecie kolekcją dzieł Witkacego oraz wyjątkowymi zbiorami prac znanych polskich artystów. Zerwijmy łańcuchy. To hasło akcji, która ma pokazać, jak bardzo cierpią zwierzęta. Organizatorem tej inicjatywy jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. W Słupsku animalsi propagowali tę ideę na Placu Zwycięstwa. Chcemy pokazać, jak okrutne jest trzymanie psów przez całe ich życie na krótkiej uwięzi przy budzie, mówi Anna Strąg, szefowa Słupskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Akcja Zerwijmy łańcuchy jest organizowana co roku przez miesięcznik Mój Pies oraz przez różne organizacje prozwierzęce, również przez Otos Animals.
Tak jak co roku organizujemy tą akcję w Słupsku, by ludzie zauważyli, żeby nie trzymać psiaków na łańcuchach, żeby te łańcuchy, jak już by musiały być, to żeby były dłuższe, a najlepiej, żeby stworzyli dla nich boksy albo trzymali w domach. Akcję przeprowadzono w minioną niedzielę w całej Polsce. Organizatorzy przekonywali przechodniów, że pies uwięziony całe życie na krótkim łańcuchu cierpi i jest nieszczęśliwy. Tymczasem na wsiach spotykamy często ten sam obraz. Pies bez schronienia przed słońcem i deszczem, niejednokrotnie bez miski z wodą, której brak w okresie letnim może spowodować nawet śmierć zwierzęcia, dodaje szefowa słupskiego schroniska. Oprócz cierpienia fizycznego spowodowanego przetrzymywaniem na uwięzi, pies cierpi również psychicznie. Trzymanie psa na uwięzi od szczenięcia niszczy jego psychikę, niejednokrotnie powodując agresję, która obraca się również przeciw właścicielowi lub jego rodzinie.